Śmierć! Widzowie, spotkałem śmierć! O, baben! O, kuźwa, ale tracker! Uszanowanie z tej strony, oczywiście, Geomex. Dzisiaj wrzucam wam całkowicie nowe duele. Niestety nie udało mi się zrobić highlightsów z ostatniego streama. Macie za to link, bo ten stream jest niepubliczny. Jeżeli chcecie, możecie go sobie obejrzeć. Ale wrzuciłem dwie akcje, które były dość zabawne. Natomiast widzowie, dzisiejszy odcinek przerósł mnie. Zobaczcie, co tam się działo, bo naprawdę jest grubo. I jeżeli lubisz oglądać materiały właśnie z Geogesera, to zachęcam ciebie do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, bo dzięki temu mogę się rozwijać i nagrywać codziennie specjalnie dla was. A i wpadajcie oczywiście na Instagrama. Miłego oglądania. Obecny sezon zbliża się ku końcowi. Teraz będzie letni sezon. Mamy obecnie 1000 punktów. One chyba niedługo zostaną zresetowane, ale póki co grajmy. I z tego co wiem, już dzisiaj będzie lobby graczy powyżej 1k elo. Także dzisiaj możemy się sromotnie spierdzielić, albo możemy trochę zyskać. Bardzo mnie to ciekawi, z jakimi przeciwnikami będziemy grali. I gramy z gościem 881 elo, więc to już jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Zobaczymy, jak ziomek będzie sobie radził. Jak my będziemy sobie radzić, to moja pierwsza gierka dzisiaj. Dobra, jest to kraj azjatycki, to już widać. Zobaczmy sobie... Oj, można tak? Blachy rejestracyjne wydaje mi się, że są albo malezyjskie, albo indonezyjskie. Natomiast są, kurczę, z jedną czy dwoma przegródkami. Chyba z jedną przegródką, co by oznaczało Malezję. Tak, to jest Malezja. Tylko czy Kuala Lumpur, czy Johor? Jak stawiacie? Ja myślę, że to jest bardziej... A i są chińskie znaczki, to Johor. Bo z tego, co słyszałem, to właśnie w tej części Malezji występują te znaczki azjatyckie, chińskie chyba, tak? Więc wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś właśnie w tej części Malezji. Nie, jednak nie, to nie była ta część, więc ziomek był o wiele bliżej, pomimo tego, że byliśmy w tym samym kraju. Trochę zaryzykowałem idąc w tą stronę Malezji, ale spoko, minus 1400 punktów, ale co najgorsze, że chyba... A nie, myślałem, że tu przez chwilę stanę, ale to jest kraj, to jest chyba Węgry. Chyba poznaję te... Oj, gdzie to jest? Come on, było przed chwilą, o! Utca, okej, okay, Utca. Co jest z tymi zdjęciami? Czy już wszystko znika? No nie, dobra, ale i tak mi się wydaje na ten moment, że jesteśmy właśnie na Węgrzech. Czwarty gen występował chyba dość często właśnie w tym kraju, jeżeli chodzi o taką czystą metę. Aczkolwiek, no, zawsze może być gdzieś tam, ale nie, raczej jesteśmy, tak, są słupki też takie jak na Węgrzech, Asztalos, to już na pewno węgierskie słowo. Ja daję Budapeszt, bo raczej się zdziwię, jak nie jesteśmy w stolicy tego kraju, gdzieś na obrzeżach po prostu. Chociaż możemy nie być, ale dobra, na pewno kraj jest dobry. Ziomek też to będzie wiedział, jeżeli ma mastera już. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc zobaczmy, kto będzie po prostu bliżej. Ja, tak jak mówiłem, byliśmy w samym Budapeszcie, także my mu troszeczkę zabierzemy. Nie jakoś znacznie, ale co najważniejsze, że i tak coś tam mu chociaż zabieramy. Także gicik. I tutaj znowu mamy Europę. Trochę rzeczka jak Polska, ale nie, to raczej po... O, Polska nie będzie. Kurde, są te stare blachy, tylko są zamazane też. No nie, patrzcie, nie chcą nam pomóc. Powiedziałbym, są całe białe blachy, więc to jest raczej Chorwacja. Ewentualnie może być Serbia. Natomiast w Serbii raczej są auta często bez żadnych anten. A tym razem antenę mamy. Prozori. Chorwacja brzmi najlepiej. Strzelę gdzieś to blisko Zadaru. Nie, była to Chorwacja, ale w innej części. Więc ziomek jest troszeczkę bliżej. Nie spodziewałem się raczej tej części, ale dobra, no. W każdym razie kraj mamy dobry. Na tej Malezji na razie najwięcej straciłem. Tam niezbyt dobrze to zagrałem. I chyba znowu jest Malezja. Albo jakiś kraj podobny. Chociaż wydaje mi się, że teraz Singapur. Tak, typowo singapurski znak stopu. Te singapurskie znaki stopu są w takich... jest tutaj po prostu znak stop i w kwadracie białym są wypełnione. Także no... Tutaj raczej nas nie zawiedzie intuicja. Tak, to jest też typowy singapurski widok. Ziomek będzie to wiedział na pewno. Zobaczymy, kto będzie bliżej. On chyba nieznacznie, ale to 5 punktów przeżyjemy. Teraz jest healing, więc ja muszę się troszeczkę postarać, żeby jak najwięcej punktów z healingu zdobyć. Mu aż tak nie zależy, ale nam tak. I jesteśmy... O kurde, nie gadaj, że gdzieś w Stanach. Aj, niestety, to jest jakaś Stana Kanady, Stany bądź Kanada. Dla mnie to duży minus. A nie, przepraszam, nie, nie, to jest Finlandia.
Tak, to jest raczej Finlandia, więc dajmy gdzieś te tereny Finlandii. Szwecja jednak, ale spoko, i tak trochę zyskamy punktów. Gościu wraca do maksa, my 500 punktów mniej mamy. No ale dobra, no zobaczymy teraz. Teraz zaczyna się gra. Mamy już od razu znak, więc to jest duża wskazówka. Okej, okay, mamy gen drugi. Aha, to jest Japonia. Greenhouse. Nie, nie jest Japonia. Nie, o! Siema wszystkim. Czekacie na nas? Dobra, mamy drugi gen. Botanika Zahrada. Znowu jakiś kraj chyba dawnej Jugosławii. Dękujemy. Troja. Botanicka chlawnico mesta. Prachy! Prachy, czyli jesteśmy gdzieś w jakimś ogrodzie botanicznym w Pradze. Tak jest. No, Gziomek był znowu troszeczkę bliżej. Przez chwilę myślałem, że mam problem z internetem, ale nie. Znaczy nie, ja byłem bliżej, przepraszam, ale to nic nie zmienia, no. Ciekawy bardzo pojedynek, bo gość ogarnia. Nie jest to raczej taki słaby gość. Mamy ruch prawostronny, żółte blachy, co by mogły wskazywać, jeżeli jeszcze chcę zobaczyć język. O, bo chciałem powiedzieć, że to może być Laos, ale to nie jest Laos. Battle. Jest dużo w języku angielskim z prawostronnym ruchem. To wskazuje raczej na Filipiny, bym powiedział. Tak, ruch prawostronny, azjatycki. Dużo w języku angielskim. Ja dam Filipiny i dam gdzieś może te rejony Filipin. Znowu bardziej północny. Trzeba uwalić w Manilę. Jestem troszeczkę bliżej, bo gościu ewidentnie używa mojej taktyki. Chciał mi zrobić Nara. Tam była przez chwilę nazwa miejscowości. No ale trzymamy się dzielnie. Teraz mamy Litwę, Łotwę, Estonię, bym powiedział, tak na pierwszy rzut oka. Tutaj tabliczka z nazwą języka by nam dużo powiedziała. Gościu już strzela, ewidentnie. Ale ja bym powiedział, że to jest, chociaż kurde, raczej Łotwa. Gdzieś ta, o tutaj, część Łotwy moim zdaniem. Nie, Litwa jednak. Gościu też dał Łotwę, więc znowu nam troszeczkę zabierze punkcików. No ale zobaczcie, tu już jaki będzie duży mnożnik, nie? Jednak to była Litwa. Dobra, musimy zacząć troszeczkę my też przyspieszać tempo. Bo gościu... O, Hiszpania chyba. Tak, czy nie? Bym powiedział, że jesteśmy gdzieś w Hiszpanii. I to w cieplejszej części Hiszpanii, czyli tej południowej. Okej, okay, bym walił na razie południową Hiszpanię. Coś takiego może w rejonach Sewilli. To też może być Portugalia. Na razie ciężko będzie tu coś lepiej określić. Gościu też jeszcze nie strzelił. Dobra, Gamino, o, może tutaj coś? Nie zobaczymy, niestety, 20 MB. Dobra, dam, że to jest gdzieś o ta część Hiszpanii, nawet tutaj. Nie, blisko Sewilli, kurde, mówiłem, że to może być bliżej Sewilli. Gościu dał inny kraj, a i znowu mi odbiera, trzeba było dać w Sewillę. Kurde, a tak właśnie sobie myślałem, że takie rejony Sewilli, no. Może bym go nawet wyeliminował, gdybym dał centralnie Sewillę. No dobra, nie ma co płakać. To natomiast może być Malta. Nie, Brazyl było napisane, ale to nie jest Brazylia chyba. Nie, to jest Malta, bo są maltańskie blachy rejestracyjne, więc ja daję w ten kraj. Też troszkę lepszy rejon, więc nam zabierze wacikowe 60 punktów. Ale bardzo zacięta rywalizacja. No dobra, mamy kraj afrykański. To już chyba widać z miejsca. Ale gdzie w tej Afryce? O, nie, jesteśmy w Nigerii. To w jakiej części Nigerii, oj. Zaznaczę sobie już gdzieś te tereny. Spróbuję coś znaleźć, ale gościu już pośpiesza grę. Pewnie... Co dać, blisko Lagos? No dajmy blisko Lagos, no taki najbezpieczniejszy. I Badan to był, gościu też dał Lagos. W tym wypadku my byliśmy troszkę szybciej. Teraz już widzowie, tak naprawdę kto będzie odrobinę bliżej. Jest już 4,5 damage. Mamy Europę, nie wiem skąd ziomek jest, czy z Europy, czy nie, ale to może być dla nas podpowiedź. O nie, Wiedeń. Nie, DE, jest DE, a nie ten. Dobra, jesteśmy w Niemczech. Kurde, w Niemczech jest często Hamburg czy Berlin. Najgorzej, że w co nie pójdę, to będzie dla mnie to problem, jak dam źle. Kurde, podjedź mi tu, nie da się. A ten autobusowy przystanek. Ha! Kurde, nie wiem, czy nie pójdę w Hamburg. Zaryzykujemy. No tutaj może być na styk, może być na styk. Hamburger! Dobra. Walimy w Hamburg. Proszę, żeby ziomek nie znalazł Hamburga i dał Berlin. Tak jest! Ile mu zabieramy? Chyba sporo, ale chyba jeszcze nie aż tyle. Jest! Wygrywamy! Tak jest! Bardzo fajny i bardzo ciężki pojedynek za nami. Ziomek mocno ogarniał, ale na szczęście my wygrywamy i tutaj tak czułem od początku, że może być Hamburg.
Warto teraz zapamiętywać, że jesteśmy w moim piku. Nigdy nie miałem 1020 punktów. Jest to obecnie najlepszy wynik. Zobaczmy, kto teraz będzie starał mi się ten wynik zabrać. Kto będzie moim kolejnym przeciwnikiem. Ale dzisiaj już nie jest weekend, więc dobierają mi przeciwników na moim poziomie. I powiem wam tak, gra się ciężej, ale przyjemniej. Bo przynajmniej nie ma szansy, że przegramy z silverem i tracę 30 punktów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, kto jest kolejnym przeciwnikiem. I tak jest, gramy z Kingiem Kiranią, który ma również 1K plus elo. Jesteśmy w kraju europejskim, co już tutaj widać. Może nawet w Polsce. O, taki polski znak tutaj. To może, no to jest Polska. To jest Polska na 1000000%. Więc mamy jakiś mały handicap. Znaczy, czy na 1000000%? No ten żółty znak był mega polski. Ale są też polskie słupy. Tak, to jest Polska, tylko jaka część? Jesteśmy, okej, on już dał. Dam bardziej południową Polskę. On też się udał, to było w ogóle przy granicy z Czechami. Ale dobra, no malutkimi krokami do celu. No dobrze, mieliśmy tutaj handicap, bo byliśmy w Polsce. Nie wiem, czy ziomek też jest może z Polski. Więc też miał tutaj dużą podpowiedź. Okej, co my tu mamy natomiast? Mamy jakieś napisy. Znak stopu. Gual Gaspalole Consello de Porto Prada Grande. Okej, to jest Hiszpania w takim razie, jak dobrze patrzę. Język hiszpański, klimat europejski. Tak, tak. Tylko jaka część Hiszpanii? Bardziej bym powiedział, że to może być kraj Basków. Możliwe, że na północy Hiszpanii. Ostatnio Sewilli nie dałem i to było moim gdzieś tam, nie gwoździem do trumny, bo ostatecznie wygrałem, ale dałem niesamowicie ciała, bo jakbym dał wtedy Sewillę, to już bym mu dużo punktów zabrał, a nie uwierzyłem sobie. Więc teraz może pójdę w północną Hiszpanię. Chociaż, o, na śmietnikach często są rejony Hiszpanii. Ale tutaj nie, może tutaj coś będzie więcej. Na śmietniku nie, też nie zobaczymy. Dobra, o. Irixoa, kurde, i AC144, dobra. Czy tutaj gdzieś nie było tego, nie AC? To może Portugalia? Nie, czekajcie, gdzie było AC? Może trzeba, ej! Ty, to jest na pewno Hiszpania? Tu jest AP, Enki, nie wiem, pójdę w to, co myślałem, tak, tu musi być Hiszpania, nie? Albo zaćmienia dostałem. Idę w północną Hiszpanię. Jeszcze bardziej północna, kurde, to było blisko Koruni. No dobra, on mi troszeczkę punktów zabiera, ale jednak znowu dobry teren Hiszpanii obraliśmy. I mamy tutaj Tajwan, co widać zresztą po tym standardowym już. Tylko co, Taipei chyba, nie? Chyba to jest Taipei w tym przypadku, raczej tak. Jeszcze zobaczę tutaj, co jest napisane. Yungyang Modern, no dobra, no to jest Tajwan na pewno. Idę w Taipei, jest taki klimat Taipei mi się wydaje. Czy pójść tutaj bardziej, w Taichung City? Nie, pójdę o tak dam może. O, ho, ho! Jak centralnie ładny strzał. Okej, okay, no na farcie, ale dobrze, minus 300 punktów. Byliśmy jeszcze bliżej niż bym w ogóle dał, więc gicior. Teraz jesteśmy prawdopodobnie w Szwajcarii, bo jest low camera. Tak, zone napisane, to jest Szwajcaria, więc prawdopodobnie zaraz wszyscy wrócimy do maxa. Tak, no jest low camera, totes direction. Dobra, tutaj nie będę za bardzo świrował, zaznaczmy. To było w ogóle Bern, więc byłem odrobinkę bliżej. Mamy tyle samo punktów, ale teraz każdy z nas ma healing, więc być może jakby te 5 rund się nie liczyło i wrócimy do maxa. Jest chyba Europa, więc prawdopodobnie powracamy. A nie, przepraszam. Wyglądało to jak Europa, ale Europą nie jest. To jest Boliwia chyba. Jest język hiszpański, typowo białe auto pod metę. Ta, to jest moim zdaniem gdzieś może ta bardziej północna część Boliwii. Wręcz jestem czy to Afryka może? O kurde, w sumie. Nie, ruch jest prawostronny, co by wykluczało. I jest język hiszpański. Nie no, co ja gadam. Więc raczej jesteśmy w Boliwii. Zobaczymy, co ziomek da. W tym przypadku. Nic nie dał. Okej. Okay. No dobra, to my wracamy do maxa. Dlaczego ziomek nic nie dał? Nie wiem. Szkoda, że to nie jest runda z damage'em, bo wolałbym o wiele więcej zabrać. Jest jedna linia ciągła, więc prawdopodobnie jesteśmy w Chile. Jest także białe auto i są ogromne góry, więc pójdę gdzieś w środek Chile. I jestem wręcz pewny, że jesteśmy w dobrym kraju. Nie, było bliżej Santiago. Okej, więc ziomek mi dużo zabiera teraz. Niestety. Jednak bliżej Santiago. No dobra, no. Niestety tyle było z naszej przewagi. Ale gościu też dobrze gra, no tutaj już jest poziom niezły, okej. Okay. Mamy, ojej, znowu jakieś problemy. Mamy coś, co wygląda jak słupki litewskie. To chyba są litewskie słupki, jedź, ale jedź tylko. Dobra, on dał. Pójdę w Litwę, gdzieś blisko Łotwy. Go.
Jeszcze bliżej, to było Kaunas po prostu. Litwa, dobry strzał, ale no zabierze nam, ale też mało. Tutaj mówię wam, jeden tak naprawdę dobry przykład i możemy go wyeliminować, także nie ma co płakać. Jest tyle znaków, co przypomina trochę Portugalię. Tak, są plachy portugalskie. Wiecie co, jak zawsze idę, język portugalski, zawsze jak idę w Porto, to mi to dobrze wychodzi. Go, ryzyk, fizyk. Może Lizbona i dużo stracimy, ale spróbujmy coś tutaj podziałać z ziomkiem, bo no ogarnia, nie? Zobaczymy. Na pewno jest to Portugalia, tylko jaka część? Lizbona w tym przypadku, no jak widzicie, dzisiaj nie ma farta po prostu, 600 punktów mniej, ale dobra, damage się zwiększa, możemy go, jak mówię, za jednym razem wyeliminować, także no, trzeba wierzyć do końca. Tutaj mamy natomiast kraj znowu europejski, raczej nie Polska. Nie, 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 to nie jest Polska. Radwanicka. Dobra, moim zdaniem to są Czechy i pójdę gdzieś w tą część Czech. Ryzykujemy, strzelamy. Wydaje mi się, że to są Czechy, więc może mu coś zabierzemy, ewentualnie najwyżej przegramy. Zobaczymy, co ziomek da, no ale ma przewagę. Musimy tutaj gdzieś tam podjąć ten gen ryzyka. A co ziomek da? Czy da Czechy, czy może to coś było innego? Ostrawa i on dał? Nic nie dał! Nie! O nie! Ale win niesprawiedliwy. 1037 punktów elo. Wow. Wow, no jest to naprawdę teraz mega dużo. Czemu ziomek nic nie dał? Mega to dziwne było teraz. A patrzcie to obecnie, które mamy w rankingu. 535 najlepszy gracz na świecie. Znowu możecie zanotować 1037 punktów. To mój pik. Lećmy z kolejnym ziomkiem. Oj, on ma tylko 871 elo, więc szkoda, że nie plus 1000. Bo jak wygra, to może nas nieźle spierdzielić, no ale trudno. Ale trudno, i tak zaraz ten sezon się kończy, no ale wiecie, no trzeba się jarać tym. Bo jednak naprawdę myślę, że nie jest to wynik jeszcze taki topowy, ale dość sporo... Oj, chyba Rosja. Dość sporo myślę, że osiągnęliśmy, no bo jednak 1KL to już nie każdy jest w stanie zrobić tyle punkcików i naprawdę jestem zadowolony. No dobra, jesteśmy gdzieś w Rosji. Jezu, grafie, ratuj ze swoją znajomością cyrylicy. Nie wiem, wiecie co, pójdę gdzieś tutaj w Rosji. Wow, Kirov to był, bardzo ładny strzał, bo za 1000 punktów, także nice, zaczynamy już z niezłą przewagą, jednak dobre rejony obrałem Rosji, więc jestem troszeczkę dumny z siebie, bo jest to bardzo ciężki kraj, jednak, no i dobra, mamy tutaj kraj azjatycki i to jest chyba Malezja, tylko chciałem zobaczyć jedną rzecz, jej, wróć mi do startu, tutaj często są jakieś problemy, nie czaję tego, nie, 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 dobra, myślałem, że, bo często są malowidła na supach, malezyjskich. Oj, to jest język chyba tajski. Gościu już strzela. Niestety to nie jest dobra wiadomość dla nas. Czy ruch jest lewostronny? Jest lewostronny, więc tak, dla mnie to jest jednak Tajlandia i pójdziemy gdzieś bliżej Bangkoku. Wydaje mi się, że możemy być w Tajlandii. Nie, to nie był Bangkok, ale wciąż byliśmy w Tajlandii i wciąż to my mu zabieramy punkty. Nie jakoś mega dużo, ale jednak zabieramy. Corki za włosy mogą wyglądać jak jakieś tłuste. Dzisiaj przed chwilą sobie dopiero umyłem i na żel dałem, także... Dobra, w każdym razie, mamy język hiszpański, mamy białe auto, które najczęściej występuje w Brazylii. Nie, nie w Brazylii, przepraszam, muszę się skupić, bo jednak chcę jak najlepszy wynik osiągnąć. To może być Boliwia, może być Peru, albo może być Meksyk po prostu. Chciałbym coś znaleźć. A są czarno-białe te były, więc pójdę w Limę po prostu, gdzieś tutaj w Limie może. Baczmy. Tak, byliśmy bliżej, gościu dał Boliwię. Więc ziomek traci 2 koła punktów, bardzo dużo traci. Jednak gościu czasami nie warto iść tak czysto metą, no bo były białe auto jak takie typowe w Boliwii, ale w Peru też występuje, mój drogi przyjacielu, także wiesz, no nie zawsze warto tak szybko się spieszyć. Dobra, tutaj mamy Strasę, okej. Okay. Myślałem przez chwilę, że to jest w ogóle jakaś Japonia, ale to jest Austria. Nie jest to taka moim zdaniem oczywista Austria. Szybko strzelamy, ziomek też pewnie zaraz dojedzie, ale tutaj Wiedeń najczęściej w tej Austrii występuje, także nawet nie ma co tutaj ryzykować, że szukać dokładnego miejsca. Co ziomek dał? Nic! Wygrywamy! To była Austria! Nice! Kolejny win! Co jest dzisiaj? Ale forma tego zawodnika. 1046 punktów! Let's go! Ale forma gracza. 489 miejsce. Jestem już naprawdę wysoko, mi się wydaje. Także widzowie, apeluję jeszcze raz, zapamiętajcie wynik 1046. Nie może być tak pięknie, że zawsze wygrywamy, więc pewnie teraz przyjdzie czas na luza,
Mamy znowu oponenta 861, więc jedynie moim zdaniem możemy dużo stracić, ale dobra, zobaczymy, jak ten przeciwnik będzie grał, tym bardziej, że to jest kraj europejski, zahaczający o kraje nordyckie moim zdaniem. Albo to może być Dania, jak teraz myślę. Też, spróbujmy znaleźć jakiś znak, cokolwiek, bo o, żółte blachy, to może Holandia jednak. DK, Dania, dobra, jesteśmy w Danii, dajmy może gdzieś, nie wiem, te rejony Danii, dajmy centralnie w środek, mamy tą przewagę, że wiemy jaki jest kraj. Zobaczymy jak nasz ziomek, nasz przeciwnik gra pod wpływem czasu. Zobaczymy czy da dobry kraj, bo moim zdaniem Dania jest oczywista. Jakby nie dał Danii, to bym się mega zdziwił, zobaczmy co on da. On daje, wow, bliżej, ale patrzcie jaki ładny strzał mimo wszystko. Daliśmy centralnie w Danię, także Gicior. Tutaj mamy kolejny kraj, znaczy daliśmy centralnie dobry region, także nie, czy to jest Andora, dobra, to jest na 1000000% Andora, także wywierzmy presję, gdyby ziomek nie wiedział, ale będzie wiedział, jeżeli jest dobrym graczem, musi wiedzieć, że jesteśmy w Andorze. Tutaj widok typowo Andory, plus o takie słupki też występują w Andorze, tak warto sobie zapamiętać. Ciekawe co ziomek da, bardzo mnie to zastanawia, no też dał Andorę, musiał ją dać. Byliśmy o ciupinkę bliżej, także zabieramy mu całe 3 punkty. Wow, naprawdę gruby wynik. Dobra, mamy tutaj kraj europejski, tak dla odmiany. Kojaki europejski? Michalczewski? Warszawa? Nie. Maxi Burger, dawaj miasto. Na faście. Byku, dawaj miasto. Myślałem przed chwilą, osiedle Michał? Radom. Osiedle Michałów, zajebista strefa przekrętów i przewałów. Pozdro dla fanów Karamby z dawnych lat. Jest Radom, dobra. Cyk, to będzie bardzo ładny strzał. Radom jest w ogóle blisko do śmie. Także Gicior, zobaczymy czy jak ziomek trafi Radom, to będę zdziwiony. Bo chyba nie jest Polakiem, no ale może da. Czy co on dał? Nic nie dał! A my byliśmy, wow! 5 kop, czemu on nic nie dał? O co chodzi? Czemu tyle ludzi nic nie daje? Ja nie mam żadnych cheatów, że nie wiem, im się mapa zamyka albo buguje. Nie wiem o co biega. To jest chyba... O, zobaczmy co to za kraj, o Jezu, pierwszy gen, więc prawdopodobnie. Dobra, jesteśmy w Australii, spróbujmy, zaryzykujmy Australię, mamy przewagę. Więc jedynie my wywieramy na nim presję, może nie wie co to jest za kraj. Próbujmy lecieć właśnie w Australię i zobaczymy jak daleko byłem, chociaż są dziwne tereny, może, nie wiem, ja nigdy Australii nie potrafię, muszę się troszeczkę jej pouczyć. Także bang, jest, wygrywamy chyba, bo byliśmy dobrze. Tak jest, znowu win, co jest dzisiaj? Byliśmy bliżej Melbourne. 1054 punkty elo, wow. Dobra widzowie, zapamiętajcie tą liczbę, 460 miejsce. Dzisiaj, patrzcie, już gonimy Olimpię, nie no, on ma 1130, ale wow, myślę, że jest naprawdę nieźle. Wow, baben. O kuźwa, ale tracker. Pierwsza myśl była jakaś Turcja koło Gruzji gdzieś. Nie wiem. Nie wiem. A o coś dał. Ja nie mam pojęcia. Wiecie co tam w tą Turcję co powiedziałem? Mongolia. Mogła też być. Okej. Okay. Ktoś napisał Islandię, ale ja Islandii bym nie dał. O, już ktoś dał. Radar. Chciałem powiedzieć, że to jest... Śmierć! Widzowie, spotkałem śmierć! Turcja, pierwsza myśl. Tak, to była Turcja na granicy z Gruzją, widzowie! Na granicy z Gruzją śmierć czekała.